Witam w kolejnym odcinku mojego Let's Playa z gry Empire Total War. Gdybyście nie oglądali poprzedniego odcinka, pokonałem buntowników w Karelii i w końcu ruszyłem do Polski, zdobywając Wilno. Tutaj martwię się tylko o armię polskie, które tak porozrzucane się są wokół całego regionu. Ale i tak w tej turze nic nie mogę zrobić, nie licząc tego, że mogę powerbować sobie paru żołnierzy. No to zwerbujemy żołnierzy, żeby po prostu zwiększyć siły w Litwie. A. I zobaczymy, co będzie dalej, ale najpierw jeszcze spróbujmy pojedynkować się z Rosjaninem. Zobaczymy, kto wygra. Zawsze tak oszukują. Znowu ta płacząca wdowa. Nie, no, ja mam pytanie, czy wszystkich dżentelmenów chowają na jednym cmentarzu, przy tym samym kościele, w tym samym mieście? Jeszcze ten sam ksiądz odprawia mszę? Ale dobra, to tylko gra. Tak! Mój przeciwnik zginął. Jak mi przykro. No, w tej turze chyba wszystko. A jeszcze tylko sprawdźmy, jak tam nasz prestiż. O, 188. Jeszcze tylko Konfederacja Maracka, Prusy, Anglia, czy Wielka Brytania i Austria mnie wyprzedzają. Ale już niedługo. Jeżeli chodzi o prowincje, to Kurlandia, Polska i Brandenburgia. Jeszcze tylko z tych prowincji, które muszę zająć, pozostały. No i następna tura, w końcu. No i mamy za swoje bunt. Niedobrze. A, weźmy pojedynek. Agent został wykryty. O, też niedobrze. Infiltruj. Kryty, no. Już nic nie zrobi, ale armii nie mają takiej mocnej. Także spróbujmy udać się do Warszawy. Warszawy to już mają większe siły. Duże mają też w Mińsku. Nie za fajnie. O właśnie. Nie filtruj. Już mogłem zrobić od razu. Aha. Nowy przymiot August Toll Patron. Plus jeden do zarządzania flotą. Na razie mi się to nie przyda. Raport rekrutacyjny. No i zbudowano budowlę. Aha. Trochę jednostek się zawsze przyda. Tej armia. Zregenerujmy ją. Ech, tutaj się nic nie da szkolić, tutaj nic się nie da rozbudować. Także jest fajnie. Zobaczmy, co tam w Moskwie można. Czy zwiększą represję przez to? I się tego. Nie da. Nie nada, no. Ale już represje chyba lepiej z nim, bo
Tak, mistrze. Z czego dokładnie? Zobaczmy. Opór wobec okupanta, tam żądania reform, członkowie rządu, uprzemysłowienie, protest religijny, rodzaj ustroju. No. Dobra, tutaj naprawmy budynek, to może chociaż dochody pójdą w górę. Rosja prowadzi też wojnę z Turcją, ale co Turcja robi w Rosji? No nic. Nic im nie robi, no. Na co mi taki sojusznik tutaj? Seminarium. A, na prawosławie to nie. Trzeba na protestantyzm się przerzucić. A tutaj ruskie będą próbowały zdobyć Moskwę. Za Chiny im się nie uda w tej turze. Tutaj coś. Aha. Ostatni poziom budynków. Coś jeszcze. Czy coś jeszcze? No. Tutaj nie mogę ponieść budynku. Zobaczmy. A, 5000 prawie na samej turze zarobię. No to niech będzie. Miałem przyspieszyć. No i świetnie. Najazd na jakieś miasteczko. No. Ja takich rzeczy nie lubię. Jeszcze się pochowali w lesie. Nie, tutaj są. W sumie daleko do nich nie ma. O, tutaj seminarium. Szkoła kościelna. Hartmann. Się zakończona powodzeniem. Warszawa. Doskonale. Edward Nilsson też zakończył powodzenie. Raport rekrutacyjny. Rybińsk, no. Obudowa drog, fajnie. Topkata i fuga de moli. No i jak chcecie, to sobie przeczytajcie. Pewnie jakiś... Kto... Mnie nie jestem za dobry z muzyki, ale... A, Bach! Nie, spodziewałem się, że Mozart albo Bach. To w sumie możemy. Mamy dwie armie do wyboru. Weźmy na powstańców. Bardziej mnie będą wkurzać. Będzie trochę problem z koordynacją moich wojsk, bo strasznie duża armia, ale... Przynajmniej będzie długa bitwa. Fajna. Może niedługa. O mój kraju, jakże mam opuścić mój kraj. William Pitt, młodszy, brytyjski premier. Jego ostatnie słowa. No to po rozstawieniu wojsk. Witam po rozstawieniu wojsk. Co zrobiłem? Podzieliłem na wiele oddziałów moją armię. Między innymi tutaj dragonów. Czemu nie mogę ich bardziej rozszerzyć? Jakiś płot czy co? Aha, to znaczy. Między innymi tutaj dragonów z trzech pułków, szwadronów, nie wiem. Pułk. Tutaj też. Trzy pułki dragonów, tutaj jeden pułk pozostał nieprzydzielny do nikogo, tak samo generał, moje dwa pułki artylerii, też tutaj połączone w jedno, tutaj najlepiej wyszkolona piechota jaką mam, elita, 21 żołnierzy, nie ma co, tutaj samodzielnie taki pułk, no i jeszcze pułku po dwa oddziały, po dwa pułki takie oddziały zrobiłem. No i zacznijmy bitwę w końcu. Rosjanie. Dobrze. Niech pójdą w ich kierunku. Niech lekka kawaleria niech pójdzie w ich kierunku.
No i teraz. I dragonów. A dragoni niech się naprawdę pośpieszą. To będzie łatwe w miarę zwycięstwa. Mam przewagę liczebną, jakościową. Doświadczenie mam lepsze. Tam próbuję zrobić. W sensie cię uderzam na nich. Czworobok. Nie ma czworoboku. Artyleria. Oby miała jakiś zasięg. Dragon. Dragoni nie są od tego. Dalej, o kurczę. Czworobok. Czworobok. Mówiłem zamieszanie. A szybko nie jestem w stanie kontrolować wszystkich jednostek bez dawania pauzy albo zmniejszenia tempa gry. To wiem, dragoni będą musiały użyć broni kawalerii przełamującej. Ognia. No bagnety, jak mi się mówi. Zakończ bitwę. Heroiczne zwycięstwo, jak zwykle. Muszę studiować politykę i sztukę wojny, by moi synowie mieli swobodę studiowania matematyki i filozofii. John Adams, drugi amerykański prezydent. Witam. Po moim zwycięstwie. Rosjanie znowu stracili większość swoich sił. Ja 74 żołnierzy. O, ale nie udało mi się ich całkiem rozbić. Teraz oby mi się udało zdążyć wrócić do Moskwy. Tak, zdążyłem. Uzupełnijmy straty. Zwłaszcza to. Tutaj takich dużych strat nie ma. Się nie narobili moi dragoni. I w sumie dobrze. Popatrzmy, czy da się coś tutaj w moich miastach, w jakichś wioskach porobić. No i nic. Nic się nie da podnieść. To weźmy choć tego agenta i go do Berlina przenieśmy. Infiltr.
No dobra, chyba razem z Prusami zaatakuję. Co mi się przydało? Szkoła musztry. Infrastrukturę polepszyć. Dragonów wybudować. A tutaj nic się nie da. Mam nadzieję, że nie słyszycie dźwięków w tle. Jeżeli tak, to przepraszam bardzo. Nie wiem, co jeszcze mogę teraz zrobić. W sumie tylko następną turę dać, żeby odzyskać możliwość ruchu wojsk. O, jeszcze pojedynek, zapomniałem o tym. Zobaczymy. Uciekł. Tak czy nie? No, mój uciekł. Ranny. Trudno. Co tu mamy? O. Jaki zbieg okoliczności? O cholera. Dania, Wielka Brytania, Prusy. O. A tylko Hanover. I dobrze. I tak miałem ich zaatakować. Jaki zbieg okoliczności? Czyli nie tylko ludzie na YouTube i na forach różnych doradzają mi, żebym mówił głośniej. Aha, ale dobra, na razie. Na razie tego nie naprawiam. Sprawdźmy, jaki postęp. O. Mogę rozbudować uczelnię. Rozbuduję tą. Albo jeszcze nie w tej turze, bo Hanover wojnę mi wypowiedział. Zlikwiduj. Za karę. Muszę armię wyciągnąć. A, tutaj nic nie reformowane, nic, a nic. Dragoni to pułk konny. Usuńmy tych. Co bym przydatnie. Jednostki albo. Co zakończone powodzeniem. Dobra. I dalej to samo. Pojedynek przegrany. Dobra, armię na Litwę, żeby mi tak nic nie zatkował w tym czasie. I co tutaj jeszcze zrobić? Co by tu zrobić? No muszę czekać, aż uzupełnię wojska. Tylko sprawdzę, jak to niezadowolenie będzie. A, dobra, normalne. Czyli po prostu można wciągnąć wojska. A jeszcze zobaczymy niezadowolenie w innych prowincjach. O, tutaj jest spoko na razie. O, tutaj już. O, tu jak dam tak, to. No i dobrze. Nie, dobra. Podatki mi się przydadzą. To w Wielkim Księstwie na razie już nie będzie buntów. O, tutaj na plusie nawet jestem. I będę, bo jak zniosę podatki. Ale na razie trzymajmy. Bo będę musiał część armii zabrać. Także nie mam na razie funduszy. I w sumie to będzie na tyle dzisiaj.
Także zapraszam do oglądania, komentowania, subskrybowania. No i co tam jeszcze chcecie, możecie obejrzeć inne filmiki z innych moich serii. Pisać, co chcielibyście widzieć w mojej serii, jak ma wyglądać moja ekspansja w przyszłości, co byście chcieli zobaczyć i tak dalej. Także do następnego.